słuchajcie, tak się zastanawiałem, jak zacząć. Tyle lat przed mikrofonem, a tu taka trema. Ale nie zdziwcie się, bo w końcu nie co dzień człowiek siada przed kamerą we własnym samochodzie. No i próbuję zrobić coś innego, coś nowego, coś, co mam nadzieję Was zainteresuje. Coś, co nazwałem wydarzenia małe i duże, czyli Bojar nie tylko o kulturze. Nie tylko o kulturze. Pomysł sprawdzony już dawno przez kolegów z Onetu, których serdecznie pozdrawiam. Robicie to świetnie, macie świetnych gości. Ja będę tylko próbował Was może naśladować, może w podobny sposób pokazywać to, co ale u nas się dzieje, w naszym regionie, w Olsztynie, na Warmii i Mazurach. Będę zapraszał na ten fotel ludzi ciekawych, ludzi niezwykłych, ludzi takich, którzy mają coś do powiedzenia, to po pierwsze, a po drugie, często takich, którzy z różnych względów nie są w stanie trafić do telewizji, nie są w stanie trafić do radia. Dlaczego? Tłumaczyć Wam nie będę, wiecie, jak to dzisiaj wygląda. No i taki miałem pomysł, chodziło mi to po głowie od dawna, od prawie 3 lat bawię się kamerą, przygotowując, robiąc różne filmy. Czegoś takiego jeszcze nie robiłem. Spróbuję, no, będzie mnie to na pewno bawić, na razie przynajmniej mnie to bardzo bawi. No i chciałbym czymś ciekawym Was zainteresować, docierać do Was z fajnymi informacjami, pokazywać fajne rzeczy, które dzieją się wokół nas. 2 lata spędzone w Biskupcu w Centrum Kultury pokazały mi, że no, samych osób bawiących się w kulturę zawodowo czy też nieprofesjonalnie jest tak dużo, robią tak wiele fajnych rzeczy, że po prostu warto tych ludzi pokazywać, warto o nich mówić, no bo kto ich może pokazać. Sam sobie będę wydawcą, sam sobie będę układał grafik, a sam sobie będę sprawdzał, jak zostało to nagrane, będę montował. Honorariów wypłacać nie będę, bo to nie jest przedsięwzięcie komercyjne. Ma to być fajna zabawa. A co dalej? Nie wiem, no liczę na Waszą pomoc, na Wasze wsparcie. Jeżeli będziecie widzieli coś fajnego wokół siebie, fajnych ludzi, których warto pokazać, podpowiadajcie, będziemy ich wspólnie pokazywać, będziemy zapraszać tutaj na ten fotel. Dzisiaj na razie pusty, spędzam w samochodzie bardzo dużo czasu. Dzisiaj dokładnie ponad 30 tysięcy kilometrów mam zrobione tym autem. No to jest taki czas, żeby pomyśleć sobie, popytać, no i zapraszać tutaj na fotel innych. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, że będziemy się fajnie bawić. Co z tego wyjdzie, powtarzam, nie wiem. Na razie mam dużo frajdy, dużo zabawy, poustawiane kamery. No i bawimy się. Zaczynamy już jutro. Wydarzenia małe i duże, czyli Bojar nie tylko o kulturze. Do zobaczenia.